Gazprom stawia ultimatum Polsce. Jak czytamy w portalu gazeta.pl, za wznowienie dostaw gazu wstrzymanych przez swoją spółkę Gazprom chce, by Polska prosiła rząd Rosji o zmianę umowy o gazociągu jamalskim. Z ultimatum Gazprom wystąpił w przeddzień wznowienia rozmów z UE o energetyce. Polska jako jedyne państwo UE po zakończeniu gazowego konfliktu Rosji z Ukrainą ma nadal problemy. To tyle, jeśli chodzi o ten artykuł. Resztę mogą sobie Państwo sami przeczytać. Ja chciałbym skończyć krótko, że tak właśnie kończy się polityka uległości. My przez 20 lat dawaliśmy ciała. No nie mówię o okresie, w którym byliśmy wasalem, oficjalnym sowieckim wasalem, który trwał jeszcze wcześniejsze 50 lat, ale no niestety już jako teoretycznie suwerenne państwo też dawaliśmy ciała. I mimo wszystko nie wyszło to nam na dobre. Natomiast jak pokazuje przykład Ukrainy, chociaż z finałem chyba nie najciekawszym, jednak Ukraina pokazała Rosji i Europie, że pozycja kraju tranzytowego może być tak samo silna jak pozycja dostawcy gazu. Niestety jakoś nasi politycy od siedmiu boleści nie potrafili tego wcześniej zauważyć.